Założyliśmy spółdzielnię 5 osób, osoby z niepełnosprawnością i osoby działające społecznie. Chcieliśmy stworzyć miejsce pracy przyjazne i bezpieczne. Spotykaliśmy się przez dłuższy okres czasu, przez kilka miesięcy. Rozmawialiśmy ze znajomymi, z przyjaciółmi. Właśnie spółdzielnia socjalna, która łączy zarówno ten aspekt ekonomiczny, jak i aspekt społeczny, jest specyficznym przedsiębiorstwem, takim przedsiębiorstwem, którego współwłaścicielami, współwłaścicielkami są pracownicy i pracowniczki spółdzielni. Jest to miejsce wyjątkowe, jest to miejsce miastotwórcze, jest to miejsce znakomicie wpisane w kontekst społeczny dzielnicy Wola. Takie miejsca powinny być absolutnie chronione, powinny być objęte jakimś parasolem dbałości. Przyznam, że to miejsce mnie zauroczyło. Mówię o tym pomieszczeniu, o ludziach, którzy tutaj przychodzą i z którymi się spotykam. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj znalazłem taką przystań moją. Tu się czuję najlepiej. Patronką naszej działalności jest Irena Sendler, której mural wykonany przez znanego artystę, działacza społecznego Tadeusza Paczkowskiego jest na naszej ścianie. Ja mogłam nie tylko jej życiorys poznać, ale całą historię przy okazji getta, Warszawy i tej ulicy, którą tutaj przedstawiam, ulicy Świętojerskiej. Jestem związana z tą częścią Warszawy. Wiele lat mieszkałam tutaj w okolicy. Znam to miejsce od blisko 40 lat, więc nie jest ono mi obojętne. Pogratulować zajęcia pierwszego w grupie tych seniorów, jak się spotykamy, no to ja czuję się sobą i czuję tę wspólnotę. Wydaje mi się, że tutaj na Woli troszkę ta dzielnica tak troszkę umiera, a tutaj przynajmniej to można się spotkać, można pośmiać, można dobrze zjeść też. Działamy już 3 lata. Obecnie zatrudniamy w spółdzielni 13 osób. Świadczymy usługi cateringowe, prowadzimy klubokawiarnie oraz Społeczne Centrum Bez Barier, w którym odbywają się spotkania, debaty, warsztaty.
możesz pomóc ocalić miejsce pracy mojej mamy i osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze jest nadzieja. Połączmy siły. Jeżeli Warszawa jest pustynią, to to miejsce jest dla mnie oazą. Gdzie przychodzę, tu jest mój drugi dom. Bardzo kocham Kafę Powoli. Nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze więcej.